Po wygranej Śląska w Kołobrzegu nie musieliśmy długo czekać na kolejne koszykarskie emocje. Do hali AWF-u przy Stadionie Olimpijskim przyjechał bowiem Biofarm Basket Poznań, kolejny bezpośredni rywal w walce o fazę play-off. Z zawodnikami z Wielkopolski na parkiecie kibice na trybunach absolutnie nie mogą się nudzić. Biofarm na początku lutego pokonał Porzucie za 3 punkty w ostatniej sekundzie z Nicz Basket Pruszków, by tydzień później w podobnych okolicznościach przegrać w Krakowie. Dużo rozrywki i nerwów dostarczyli też swoim fanom w ubiegłych kolejkach wrocławianie. Do 3 razy sztuka można by rzec, bowiem po dramatycznych przegranych z Siarką i Pogonią Śląsk w końcu wygrał wyrównane spotkanie. Podopieczni Radosława Chyrzego pokonali w Kołobrzegu Kotwice 82-77, rozstrzygając losy meczu kilka sekund przed jego zakończeniem. Nieco inny scenariusz, choć również emocjonujący, miał miejsce w starciu we Wrocławiu. Po 3 kwartach walki z Biofarmem na tablicy wyników remis. Po 3 minutach ostatniej odsłony również bez zmian. Od tego momentu to jednak wrocławianie uzyskali przewagę. Zagrali bardzo mądrze, odskakując od rywali na dystans kilku oczek. Poznaniacy zmniejszyli straty do punktu na 5 minut przed końcem, ale w końcówce mieli zdecydowanie mniej atutów. Po rzucie powracającego po kontuzji kapitana Adriana Mroczka-Truskowskiego Śląsk prowadził 85-77. Rywale dystans próbowali nadrobić trójkami. Szczęśliwie w ofensywnym pojedynku górą jednak byli nasi. Kapitalne zawody w barwach Śląska rozegrał Marcin Pławucki, który rzucił aż 31 punktów. Starcie w kątach wrocławskich absolutnie nie przebiegło po myśli gości. Od początku mieli spore problemy, choć pierwsza kwarta zakończyła się jedynie 4 punktami przewagi miejscowych. W drugich 10 minutach gospodarze radzili sobie już dużo lepiej. Rozstrzelali defensywę Gimbasketu, wygrywając tę odsłonę 21-12. Po przerwie kontynuowali dobrą pasę, rozluźniając się dopiero na finiszu spotkania. Najbliższy mecz dla Gimbasketu będzie bardzo istotny. AZS z Częstochowy jest bowiem na 8. miejscu. W przypadku wygranej z tą drużyną zespół Kościuka zrówna się z nimi punktami. Zespół Częstochowy jest młodym zespołem, który w tegorocznych rozgrywkach gra różnie. Potrafi grać bardzo fajną i taką przyjemną dla oka koszykówkę. Natomiast potrafi przegrywać z zespołami, z którymi mógłby powalczyć o zwycięstwo, natomiast to tylko oni wiedzą, z jakich powodów przegrywają, także, ale jest to zespół, który w tegorocznych rozgrywkach pokazał się z dobrej strony i na pewno czeka nas bardzo trudne spotkanie. Wrocławianie wiedzą, jak grać z Częstochową. Wygrali wysoko pierwsze spotkanie. Teraz jednak akademicy przystąpią do starcia z Wrocławiem w nieco zmienionym składzie. Znaczy pierwsze to musimy na pewno zapomnieć o meczu, który wygraliśmy w Częstochowie 20 punktami, natomiast tam faktycznie ograniczyliśmy poczynania ich najlepszych zawodników, zawodników, którzy przede wszystkim biorą ciężar gry na siebie i to oni odpowiadają jak gdyby za wynik tych wszystkich meczów. Natomiast jeżeli nic się nie zmieni, no to w ich składzie będzie zawodnik Nikodem Kowalski, który w pierwszym meczu nie grał. Natomiast jest to gracz, który stanowi o sile zespołu z Częstochowy i czyli tu będzie dla nas jak gdyby taka dodatkowa przeszkoda, i którą będzie trzeba skutecznie wyeliminować z gry i postarać się o kolejne zwycięstwo. Faworytem starcia wydaje się być AZS. Nie ma to jednak większego znaczenia, dodaje Robert Kościuk. Czy uważam, że nie jesteśmy faworytem tego spotkania, mimo tego, że wygraliśmy w Częstochowie, natomiast patrząc na tabelę, gramy z zespołem, który jest od nas wyżej, zajmuje wyższą lokatę. Natomiast na pewno postaramy się zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Znamy plusy i minusy zespołu AZS-u, tak więc myślę, że do tego meczu będziemy jak najlepiej przygotowani. Zwycięska seria Gimbasketu została przerwana w kątach wrocławskich. Mimo to zespół Roberta Kościuka myślami jest przy tych wcześniejszych wygranych. Chce powrócić na ścieżkę triumfu, by wciąż pozostać w walce o fazę play-off. My jesteśmy cały czas zmobilizowani, mało tego, po ostatnich naszych sukcesach, kiedy to wygraliśmy 3 mecze z rzędu i to z zespołami, z którymi szczególnie 2 Pleszewem i z Muszkieterami przegraliśmy w pierwszej rundzie. Pokazaliśmy, że potrafimy grać, pokazaliśmy też, że potrafimy przeciwstawić się i wywalczyć dla nas zwycięstwa, tak więc
najbliższe spotkanie, mam nadzieję, że również to potwierdzi, że w tym najważniejszym okresie, w najważniejszym momencie, gdzie no, decydują się losy być albo nie być w playoffach, pokażemy, że jesteśmy zespołem, który potrafi grać w koszykówkę i który potrafi odnosić zwycięstwo. Mecz Gimbasketu z AZS-em Częstochowa w sobotę o 18:00 w hali Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy Paderewskiego.